Szumpier, czy postaramy się zlikwidować samorządowy zakład budżetowy Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Olesie? Po drugie, otwarcie likwidacji nastąpi z dniem datę, którą będziemy musieli jakoś zmienić, a jej zakończenie najpóźniej do 30 listopada 2012 roku. Paragraf drugi. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego zakładu oraz realizowane przez niego zadania przejmie po jego likwidacji ustanowiona przez gminę Olesną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze zawartej w nią umowy dzierżawy. Spółka ta przyjmuje również pracowników zakładu w trybie artykułu 23 Kodeksu Pracy. Paragraf trzeci. Należności i zobowiązania zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego przejmuje gminę Olesną. Paragraf czwarty. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Olesna. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Ewentualnie ustanowienia czy przekazania
tego majątku wpływałem do centrum w zarząd pod Węgrzem Kalinowskim. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zwrócić uwagę na jeden podstawowy aspekt całej sprawy. My nie przekazujemy spółce żadnego majątku. To jest podstawowa idea całej operacji pozwalającej nam również odzyskać VAT. My przekazujemy w dzierżawę, więc opowiadanie o tym, zresztą to, co się w wypowiedziach kilku osób w mediach ukazało, że my oddajemy Centrum Sportu i Rekreacji spółce, jest po prostu nieprawdą. My w dalszym ciągu, gmina jest w 100% właścicielem całego majątku, ale ze względu na tą procedurę, która w różnych gminach w różny sposób jest prowadzona, w naszych możliwościach, to znaczy w sytuacji, kiedy wystąpiliśmy o konkretną interpretację do ministra finansów, po otrzymaniu tejże interpretacji, która pozwoli nam na odzyskiwanie ponad 3-milionowego VAT-u, niezwłocznie wystąpiliśmy do instytucji zarządzającej, czyli do Urzędu Marszałkowskiego, o uwzględnienie tego w naszej umowie RPO-owskiej, w której jasno było zapisane, że jest to zakład budżetowy i trwałość projektu 10 lat. Więc po uzyskaniu odpowiedniej zgody i wpisaniu, ja może pozwolę sobie przeczytać ten akapit, który jest bardzo istotny i na pewno te niepokoje Państwa tutaj eliminuje, że trwałość projektu wyniesie 10 lat. Po realizacji przedmiotowej inwestycji wybudowany obiekt, kompleks rekreacyjno-sportowy, funkcjonował przez 2 lata jako Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, będąc jednostką organizacyjną gminy Olesno. Pod koniec 2012 gmina zamierza utworzyć spółkę komunalną, której zostanie oddany do użytkowania wybudowany kompleks na podstawie umowy cywilnoprawnej, pobierając z tego tytułu czynsz dzierżawy. Wybudowany w ramach realizowanego przedsięwzięcia obiekt stanowić będzie jeden ze składników majątku gminy Olesno. Nie zostanie on sprzedany, zlikwidowany, ani w żaden inny sposób przeznaczony przez inwestora na cele niezwiązane ze sportem, rekreacją czy rehabilitacją. I to jest nasza umowa wiążąca, więc mówię, dywagowanie w tej chwili, czy pójść w tą, czy w inną stronę, myśmy po otrzymaniu zarówno pierwszej zgody, czy interpretacji ministra finansów, jak i marszałka na dokonanie zmiany w umowie z RPO-owskiej, poczyniliśmy starania, aby te zawarte w jednym i drugim dokumencie klauzule po prostu przygotować i aby taką procedurę przeprowadzić. Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę, że rozmawiamy o zmianie sposobu zarządzania naszym majątkiem. I żeby była pełna jasność, mamy pełną kontrolę nad tym, co się tutaj dzieje, natomiast wynikiem tego przekształcenia jest możliwość, co wynika z pisma ministra finansów, odzyskanie kwoty 3 milionów VAT. I to jest dla nas rzecz ważna i uważam dla finansów naszej gminy, no, bardzo istotna i znacząca. Dziękuję bardzo. Jeśli można jeszcze wyjaśnić sprawę propozycji, jeżeli chodzi o ZWIK. Nie ma różnicy w formie prawnej między Miejskim Centrum Sportu, jest to samorządowy zakład budżetowy, i zakład wodociągu i kanalizacji również jest samorządowym zakładem budżetowym. W takiej formie nie ma możliwości podpisania umowy dzierżawy, o czym mówił Pan Burmistrz. Także to żadna zmiana, to jest ten sam twór prawny. Myślę, że pytanie takie wczoraj na komisji, też nie pan przewodniczący zgodę, pojawiło się dzisiaj na pewno odpowiedź. Jak będzie wybierany prezes tej spółki? Kto będzie miał? Bo czy to jest ten kierownik, który zgodnie z zapisem, jak on jest kierownikiem, przejmie jednocześnie funkcję prezesa, czy będzie to inna forma powołania tej ważnej osoby? Ponieważ spółka przejmuje się.
do nowej organizacji, która powstaje. A potem może być mianowany, może być powołany przez Radę Nadzorczą. Jeszcze pan powoła. Tu jeszcze coś dodać co do ewentualnego możliwości etapu i ktoś się opracowało, że gminy nie muszą takich poważnych rzeczy robić jak powołanie spółki komunalnej, jeżeli nie ma udziałowca. Bo gdyby był udziałowiec, trzeba by zorganizować spółkę, ja rozumiem, ja dwoma rękami tego spółka jestem, ale gminy nie wystąpi takie zjawisko, więc ten krok, on jest, może być stosowany, ale jeszcze nie słyszałem, a mam tam którego pani samorządę, żeby taki krok zorganizować tylko po to, żeby te dwa procesy odzyskiwać. Czyli panie burmistrzu, jest prawdopodobnie tylko kwestia, tyle, że trzeba skonsultować sobie z sąsiednimi gminami, nie daleko, bo dobrze, nie robił to, żeby poszerzenie w sensie zakresu, czy statutu tego, który dzieje się w naszych zakładach. To jedno zdanie. Tam nie wiem dokładnie, o co tam chodzi, ale się poszerza troszkę i to już można spokojnie zrobić. I to, nie wiem, no, sobie poradziliście z tematem też inni. Szkoda, że nie konsultowali się tu po sąsiedzku, bo może nie trzeba takiej dyskusji. A jednak, ta data jest niespokojna, bo komisja dopytuje się, bo oczywiście zarząd wiadomo powołuje Radę Nadzorczą, ale czy pan burmistrz mógł dzisiaj również określić, bo tempo jest spore, tak pewnie już mamy jakąś listę kandydatów do Rady Nadzorczej, czy mamy już, moglibyście dowiedzieć się nazwiska kandydatów? Jeszcze raz chciałbym podkreślić, bo mówimy o tempie, myśmy wszelkie działania podejmowali, one trwały ileś miesięcy, ale uzyskanie poszczególnych dokumentów, no niestety tyle trwało. Pisma, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, które nas ugruntowały, że ten kierunek jest odpowiedni, a poza tym no, działamy tutaj pod opieką zawodowców, którzy się na tego typu sprawach bardzo dobrze znają, więc te procedury trwały wiele miesięcy. Natomiast w tej chwili uważam za przedwczesne podawanie, na pewno podawanie w tej chwili konkretnych nazwisk, no jest ewidentne przedwczesne, no, zdajemy sobie sprawę, musi być uchwała, jeśli będzie, będziemy na ten temat rozmawiać i na pewno będą to osoby, które mają odpowiednie uprawnienia, nie tylko które sprawdzają się w działalności, ale które mają uprawnienia, o czym Państwo macie również podane w informacjach, jakie kryteria musi spełniać osoba, która może być członkiem Rady Nadzorczej. Jeszcze raz chciałbym poinformować wszystkich, że Rada Nadzorcza, która musi zgodnie z kodeksem prawa handlowego funkcjonować, to nie będą koszty wielkie, będą to koszty jedynie konieczne, więc wydaje mi się, że przy tym, jak Państwo byście prosili o podanie, jakie są efekty finansowe, to akurat koszt osobowy całego przedsięwzięcia na pewno nie będzie większy niż w tej formule, która działa w tej chwili. Przez ze mnie wnioski przez pozostałych też radnych.
jeśli chodzi o treść umowy spółki i otrzymaliśmy tego na posiedzeniu komisji. Nie mogliśmy się z tym projektem zapoznać. Być może się dzisiaj pojawi, ale to nie to właśnie wczoraj to było lekceważone dla komisji. Przecież umowa spółki z O jest dokumentem powszechnie dostępnym, znanym. Chyba że ta umowa zawiera jakieś tajne konwenanse, które nie chcieliście nam ujawnić. Takie podejrzenie jest uzasadnione z mojej strony. Dlatego bardzo prosiłbym jeszcze raz, przyłączam się też do głosu tutaj kolegi radnego Norberta Hauber, w sprawie wprowadzenia do życia podmiotu, który jest już sprawdzony. I to mamy tutaj przykłady. Miejskie ośrodki sportu i rekreacji, gdzie ten podatek VAT jest odliczany. Mamy przykład Kuźborka, mamy przykład Gorzowa. Jestem wysoce zaniepokojony właśnie taką formą, jaką jest spółka z O. Dlatego tak samo proponuję o odrzucenie dzisiejszej wniosku tutaj. Nie wiem, co jest przeciw. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Z tego proponuję krótką przerwę.